Echa zaginionych cywilizacji. W odległej przyszłości, w erze, gdy ludzkość zaczęła eksplorować zapomniane obszary Ziemi, grupa badaczy natrafiła na tajemniczą dolinę skrytą w górach. Dolina była otoczona wysokimi szczytami, a jej wejście zasłaniały gęste lasy. Legenda głosiła, że to miejsce kryje w sobie ślady zaginionej cywilizacji, która potrafiła kontrolować siły natury. Główna bohaterka Mira była utalentowaną archeolog i miłośniczką historii. Razem z zespołem wyruszyła na wyprawę, aby zbadać dolinę i odkryć tajemnice, które mogły się w niej skrywać. Po kilku dniach wędrówki natrafili na starożytne ruiny, w których znajdowały się rzeźby przedstawiające potężne istoty i symbole natury. Podczas badań Mira zauważyła, że te inskrypcje wydawały się pulsować życiem. Kiedy dotknęła jednego z kamieni, otoczyła ją jasna poświata, a wizje przeszłości zaczęły się pojawiać. Widziała ludzi, którzy w harmonii żyli z przyrodą, budując domy z materiałów organicznych i przyzywając duchy ziemi, aby pomagały im w uprawach. Jednak wizje przerodziły się w ostrzeżenia. Mira zobaczyła, jak cywilizacja ta zaczęła sięgać po więcej, przekraczając granice, które nigdy nie powinny zostać naruszone. W miarę jak ich pragnienie wzrastało, zaczęli zaniedbywać równowagę z naturą, co prowadziło do katastrofy. Dolina została porzucona, a siły natury sięgnęły po swoje. Wstrząśnięta tym, co zobaczyła, Mira zdała sobie sprawę, że dolina była nie tylko miejscem, ale także przestrogą. Zdecydowała, że musi podzielić się tą wiedzą ze światem, aby uniknąć powtórzenia błędów przeszłości. Kiedy grupa badaczy wróciła do cywilizacji, Mira wniosła do niej nie tylko odkrycia, ale i nową misję – przywrócenie równowagi między ludźmi a naturą. Dzięki jej determinacji i naukom z przeszłości zaczęła inspirować innych do działania na rzecz ochrony naszej planety. Dolina, niegdyś zapomniana, stała się symbolem nadziei i przypomnieniem, że ludzkość zawsze powinna dążyć do harmonii z otaczającym ją światem. Na koniec, jeśli podobała Wam się dzisiejsza opowieść, nie zapomnijcie zostawić lajka, napisać komentarza i subskrybować nasz kanał. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć jeszcze więcej fascynujących historii. Dziękujemy, że byliście z nami w tej podróży po zaginionej ziemi. Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie odkryjemy kolejne niezwykłe tajemnice.